Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w drugim odcinku GTA 5 Zombie Mode. W dzisiejszym odcinku jeszcze nie zdążyłem zaprosić żadnego youtubera, ale bez, moi drodzy, jakiejkolwiek spiny. W kolejnym odcinku youtuber będzie, już youtubera wybrałem, on już się zgodził, także już w przyszłym odcinku zaczynamy, moi drodzy, jatkę. Natomiast teraz udało mi się zrespawnować, mam jakiegoś innego typka, nie wiem, cały czas tutaj wprowadzane są zmiany na serwerze, dlatego troszeczkę też zmieniają pod względem właśnie tego, że czasami się bagują postacie i mamy inną, ale myślę, że tym się dzisiaj przejmować nie będziemy. Chciałbym dlatego mojego gościa, którego już poznacie w kolejnym odcinku, troszeczkę przyszykować różnych rzeczy. Tu jest jakaś baza ocalałych, o proszę, ale tutaj nic ciekawego nie ma. Ja bym chciał iść do miasta, jeszcze mam nadzieję, że przed zmrokiem zdążę. Moi drodzy, jeśli oczywiście seria wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. A jak to zrobić tak pięknie, to teraz widzicie na ekranie. Okej, wylądowałem, jak widzicie, tak wygląda moja postać, ciemni się, co mnie bardzo, ale to bardzo przeraża, ponieważ jak nie znajdziemy samochodu, to będzie problem. Chciałbym w dzisiejszym odcinku skoczyć się też do centrum, przede wszystkim wziąć jakiś samochód ze sobą, tutaj z tego co widzę coś jest. Ja na chwilę obecną nie mam nic oprócz noża, bo zresetowało mi się wszystko. Co tu w ogóle robi ta ikonka dolara? Co możemy zrobić ciekawego w banku? W banku... Nie wiem, czy jest cokolwiek ciekawego do roboty. To nie jest priorytet na dzisiejszy odcinek. Zobaczcie, jak ta mapa wygląda. Jesteśmy aktualnie chyba w Paleto Bay. Postaram się szybko zlokalizować pewne rzeczy, które już... O, chodzi mi o te rzeczy. Chodzi mi o te X-y. Ja idę zupełnie w drugim kierunku. Muszę się odwrócić i pozbierać te X-y. Te X-y to są między innymi broń, kamizelka, lekarstwa, coś do jedzenia i tak dalej. Także musimy te X-y zbierać. To jest bardzo ważne na tym serwerze. No, graczy jest aktualnie kilku na serwerze. Widziałem, że coś pisali też. Ja bym chciał się w przyszłości postrzelać z tymi graczami. Niekoniecznie chcę być takim znowu dobrym ziomeczkiem i wiecie, sobie z każdym się głaskać i tak dalej. Nie, nie będzie czegoś takiego. Czy ja tym samochodem będę mógł odjechać? To jest ciekawa opcja, nie wiem. Śmiesznie by było, jakbym mógł tym odjechać. Nie, to jest niestety tekstura, w którą wszedłem. Bardzo niedobrze. Tutaj rozbił się samolot, ale tu jest też rzecz, którą potrzebujemy zdobyć. Chociaż jej nie widzę dokładnie. Nie widzę lokalizacji tego X-a. Być może trzeba wyjść gdzieś tam do góry. My na chwilę obecną na to czasu zupełnie nie mamy. Także co? Ten X też jest pusty. Widocznie jakiś gracz już to zebrał. Kurczę, właśnie o to chodzi, że jeśli już jakiś gracz to zbierze, to przez dany czas po prostu nic w tym miejscu się nie pojawia. Ta pogoda mnie strasznie dobije. Wszystkie te X-y są niestety puste. Ktoś tu chyba musiał przed chwilą być. Jest straszna noc, nic nie widać. Myślę, że chyba widzimy się, jak już się troszkę przejaśni, co? Okej, przeczekałem noc, troszkę mi się zmienił znowu wygląd postaci, ale jak widzicie, zdołałem zebrać shotguna, który sobie tutaj leżał. Także tylko jeszcze pozostaje nam złapać jakiś samochód, który ma... Jezu, ile zombiaków, o mój Boże, ja faktycznie potrzebuję tego kompana jak najszybciej. Szybki jakiś samochód, może nie, że szybki samochód, tylko szybko po prostu zlokalizujmy samochód i lećmy w stronę centrum miasta. Ile ludzi nagle zaczęło dołączać, nawet jakiś gość, co się nazywa Jabłuszko Gaming. Podejrzewam, że to osoba ode mnie, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jeden po prostu z widzów, ponieważ no już spotkałem na tym serwerze widzów, także pozdrawiam tych, którzy po prostu tutaj byli już jakiś czas temu. Dobra, gdzie jakiś samochód jest? To jest pytanie za milion dolarów. Poszukując sobie samochodu, chciałbym was jeszcze prosić o jedną rzecz, mianowicie, wow, co my tu mamy? Czy to jest pistolet taki flarowy? Tak, fajnie właśnie, że możemy zbierać w ten sposób itemy, to jest naprawdę mega. Chciałbym was prosić o to, żebyście napisali w komentarzach jakieś wyzwanie dla mnie i dla youtubera, z którym będę grał w trzecim odcinku. Będziemy wykonywać jakieś wyzwania wasze, tylko wiadomo, żeby to były jakieś klimatyczne wyzwania. O, co ja tutaj widzę? Jakiś karabin automatyczny, czyżby? Chyba tak, nawet Scar, karabinek specjalny, zobaczcie, świetnie, to jest Scar najprawdopodobniej. Podoba mi się ta miejscowa bardzo. W każdym razie, tak jak mówię, jakieś klimatyczne zadania typu, nie wiem, zabijcie 50 zombiaków czy coś, żebyśmy po prostu mogli to wiadomo, a nie jakieś rzeczy na przykład zróbcie stanta, bo to nie ma sensu zupełnie. Czy to jest jakaś lokacja kolejna, jakaś baza jakichś graczy? Najprawdopodobniej tak. W przyszłym odcinku też będę starał się budować oczywiście bazę już. A nie, to nie jest baza, co ja gadam, ale ze mnie głupek. To jest oczywiście kolejka, która wyjeżdża na górę Chilia. Tutaj są też X-y, które sobie zbierzemy, oczywiście, jeśli się uda nam je zebrać. O, tutaj na przykład X jest i na mapie jest zaznaczony. I zebrałem w tym momencie Kevlar, który na pewno nam się przyda w walce z jakimiś graczami, jeśli chcieliby nas zabić po prostu i byli jacyś mega nieufni. Tutaj kolejna kamizelka, ale już mamy i jakaś broń jest, także pod tymi X-ami, tak jak mówię, opłaca się je zbierać, bo możemy fajne rzeczy sobie wyrwać. O, tutaj wyrwaliśmy już
kolejny karabin. Także jesteśmy dosyć nieźle uzbrojeni jak na chwilę obecną. W tartaku kolejna broń do naszej kolekcji. A chyba magazynek, tak. Magazynek do tego karabinku, ale jak najbardziej pozytywnie. O, jeszcze apteczka. Boże, tak potrzebowałem apteczki. Klikając sobie U, otwieram takie menu, gdzie mam na przykład inventory, czyli nasz ekwipunek. I tutaj mam świeże jabłko, zniszczone jabłko i brudną wodę. Z tego co widzę, głodu mamy dosyć wystarczająco, tej brudnej wody się napijemy. Troszkę nam zeszło HP, ale przynajmniej mamy pragnienie na 100%, także dobrze. Możemy biec, bo nie ma auta, biegniemy do miasta, będę biegł chyba z 20 minut. No świetnie, ktoś tu sobie postawił bramę na środku. Teraz jak spadnę na dół, to... Wow, wow. O, jednak się udało. Ale to był fart. Ale samochodu dalej nie ma i strasznie mnie to irytuje. Dobra, udało mi się dojść do fortu, teren bazy wojskowej. Może tu znajdziemy coś jeszcze ciekawego i za moment musimy, no po prostu musimy już lecieć. Wow, wow, w kierunku miasta oczywiście, natomiast nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj wykonać, bo póki co strasznie jest lipnie, jeśli chodzi o transport. Gdzie tu jest jakiś samochód? To jest straszne. To jest straszne, mordy, naprawdę. Zaczynam panikować. Nigdzie nie mogę znaleźć żadnego samochodu. Trzeba iść z buta do miasta, naprawdę. Drodzy, dzisiaj po prostu nie ma możliwości, żeby dojść do miasta, ale pokręcimy się gdzieś tutaj w okolicach Sandy Shores i zobaczcie, co zlokalizowałem. Zlokalizowałem na mapie kilka miejscówek, takie jak na przykład ta tutaj, w której świeci się tak dziwnie światło i nie mam pojęcia, co to dokładnie jest. Oczywiście zresetował mi się ekwipunek, niestety. Dzień już powoli świta, tak, to jest kolejny dzień, ja naprawdę gram tutaj długo. Staram się przetrwać, nie zawsze to wychodzi, dlatego po prostu się respawnuję bez surowców. Ale to jest dosyć dziwna miejscowa, bo jest tutaj taki tir, ja nie wiem, czy ja czasem nie mogę go użyć. Wygląda na to, wow, jest cały tutaj podziurawiony, więc pewnie jakaś strzelanina tutaj była. Wiecie co, wydaje mi się, że nie wiem, może tylko w tym pierwszym odcinku mieliśmy takie szczęście, że nikt do nas nie strzelał. Żarówka tak świeci, zobaczcie, dlaczego ona tak świeci niesamowicie. Ale to jest dziwna sprawa, nie mam pojęcia, co to jest i co to oznacza. Ale w każdym razie, wracając, w pierwszym odcinku ludzie do mnie nie strzelali w tej bazie. I to jest podobno fenomen, ponieważ tutaj strzela się każdy z każdym. I to, że oni mnie zabili, to po prostu ich dobra wola. Natomiast skoro tak jest, to będziemy musieli uważać i chciałbym też w sumie się postrzelać z kimś. Ale przede wszystkim teraz, jak mamy już sobie jakiś samochód, no jest to ciężarówka co prawda, ale może być, pozbieramy jakieś potrzebne itemy i mniej więcej znajdziemy miejsce, w którym chcielibyśmy w kolejnym odcinku rozpocząć już z youtuberem. Ale mnie kusi, kurczę, żeby powiedzieć wam, kto to jest, ale jeszcze nie teraz. W każdym razie, bardzo dziwnie świeci ta ciężarówka. Już chyba przestała w sumie, nie wiem, co to było i dlaczego ona świeciła, ale było to dosyć dziwne. Wiem, że w rejonie tutaj, ktoś tutaj pisał chyba na czacie, tak, where is everyone? Jeszcze nikt nie odpowiedział niestety. O, kolejna broń, bardzo mi miło, także pięknie. Okej, zbieram broń. Wow, ktoś do mnie strzela! Ktoś do mnie strzela, umrę. Umrę, jest tu gość. I chyba mnie zabił. On jest tutaj, zaraz pode mną gdzieś, nie wiem czy widzicie, czy widzieliście, ale mnie zabił. Dosyć gładko. Ja bym chciał, żeby on widział tylko ostatni fragment mojego spadochronu. Okej, mam nadzieję, że mnie nie zlokalizował. Gdzieś tutaj w tym rejonie jest. I ja nawet się zrespawnowałem w tym rejonie. Gdzieś mnie tutaj zabił, tak od strzała po prostu. Chyba, że to było troszeczkę dalej, ale skurczyły. Tak jak myślałem właśnie. Dopiero teraz zaznaliśmy tej niegościnności tych graczy tutaj. Sobie stąd po prostu odjedzie. Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Muszę mieć oczy dookoła głowy, bo gość jest naprawdę nieufny. Nie będzie chciał mnie zabić. Także jak widzicie, nie tylko zombiaki tutaj, kurczę, będą sprawiać nam problemy, bo i zwykli gracze. Dlatego przydałby mi się ten kompan. Już w kolejnym odcinku będziemy wszystkich ludzi tutaj strzelać, bo nie zostawię tego tak po prostu. Napisał, że żebym się poczuł jeszcze lepiej, zniszczył mi całkiem ciężarówkę, więc bardzo mi miło, gościu. Jak tylko bym dostał broń, to bym cię zastrzelił. Chętnie. Wow, ale tam jest kolejna ciężarówka. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jego ciężarówka. Skoczymy się tam. Załatwimy sprawę troszkę szybciej. Teraz jak na złość, kurczę, wszystkie samochody się spawnują, no proszę. Chodziłem po tej mapie 40 minut i nie było żadnego. Aha, ale chyba tym vanem nie odjedziemy. Ciężarówką. Przynajmniej mamy shotgun. Chociaż tyle. Tak, to jest oczywiście niejeżdżący samochód. Ale mimo tego jestem zadowolony, bo mam shotguna, taką wiatrówę bardziej. To jest taka wiatrówa. Nie to się nazywa muszkiet, tylko że on ma zero naboi. Także nieciekawie, ale zobaczcie, co tu stoi. Tutaj stoi jakaś
koparka. W sumie ta koparka to nie jest wcale taki głupi pomysł, ze względu na to, że mogę troszkę podnieść tą łyżkę i po prostu unikać strzałów. Także to jest dobra myśl. Zobaczcie, teraz podnoszę i jestem nieuchwytny, a kamerę mam dookoła, więc bardzo dobrze. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda z pierwszej osoby, że nasza postać jest nieuchwytna. Od przodu przynajmniej, więc dobrze. Chyba zrezygnuję. Nie dość, że hałasuję, to jeszcze wcale nie poruszam się szybciej niż... Zdecydowanie wolniej poruszam się niż jakbym biegł. Ogólnie to zajrzę do tej bazy, którą po prostu spotkałem w pierwszym odcinku. Te osoby, które nie oglądały, polecam, żebyście nadrobili. O, jest jakieś jedzonko jeszcze, więc bardzo dobrze. I tutaj ogólnie jest dużo rzeczy, które się respią cały czas, więc sobie pozbieramy. O ile ktoś mnie nie zabije w tej bazie, bo różnie może być, więc zobaczymy. Wydaje się być dosyć czysto. Tutaj chyba w tym kamperze powinno coś być. Wow, karabin snajperski z pełnym magazynkiem, bardzo mi się to podoba. Mogę wreszcie zrewanżować się temu typowi z odległości, który mnie zabił oczywiście, a tutaj mamy Mołotow. Ja. Zobaczcie, jak inteligentnie wybudowali tę bazę. Przy wszystkich tych spawnujących się rzeczach są jakieś, kurcze, kampery albo... Wow, tutaj kolejna broń, którą oczywiście mam zebraną, ale na razie nie będziemy strzelać, żeby też... Albo postrzelajmy trochę do tych zombiaków. Zbejtujemy może jakiegoś gracza przy okazji. Okej, ten padł. Ten też. Jaką usługę mogę otrzymać w studiu tatuażu? Usługę taką, że dostanę karabinek specjalny. W sumie wchodzę w to. Podoba mi się. I zobaczcie, możemy skustomizować nasz charakter. Czy te zombiaki potrafią otwierać drzwi? No co za gówno? Dlaczego one potrafią otwierać drzwi? Więc bardzo ciężko tutaj będzie w ogóle jakoś się skustomizować, bo zombiaki, kurczę, napierają. Dlatego przydałby się, tak jak mówię, dodatkowy gracz. Możemy wszystko, nawet, zobaczcie, czaszkę sobie wymienić, lol. To jest po prostu nie do poznania. A tu jest dom Trevora. Jeszcze sprawdzimy ten domek Trevora i dzisiejszy eksploracyjny odcinek będę uważał za zakończony. Wybaczcie, że jeszcze bez youtuberów. Nie, spalę się. No co za debil ze mnie. Wow, 6 HP, udało się przeżyć. Całe szczęście. Okej, tak wygląda dom Trevora, moi drodzy, na tej modyfikacji. Wow, jakieś trupy, masakra. Naprawdę, mapka jest niesamowita. Jest tak klimatycznie, tylko brakuje oczywiście youtubera, z którym będę mógł to nagrywać. Ale w każdym razie, wow, jest okej. Póki co jest okej, do garażu wchodzić nie będziemy. Ja przy domku Trevora się zatrzymuję i tutaj już w przyszłym odcinku rozpoczynamy walkę z całym serwerem, można powiedzieć, wraz z youtuberem, z którym będę grał. Zostawcie mnóstwo łap w górę, to odcinek będzie szybko, tak jak i szybko wpadł ten odcinek, ponieważ 2 dni po premierze. I piszcie, moi drodzy, co będziemy musieli wykonać. Oczywiście jakiś fajny challenge mile widziany. Zwycięzca, ktoś, kto podeśle najlepszy pomysł, będzie mógł sobie razem z nami zagrać w kolejnym odcinku. Także myślę, że to jest fajna nagroda. Moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, wybaczcie za dzisiejsze bugi. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i łapiecie ten super klimacik, jaki ten serwer nam tutaj prezentuje i daje. Także co, trzymajcie się do następnego odcinka, który będzie za 2 dni. I to będzie nowa seria. Zapraszam.